Wiesz, widziałam wczoraj Poszeprzyńską. Wyglądała, mówię ci, ten kostium, ta fryzura. Ja nie mam pojęcia, skąd się ludziom biorą takie pomysły. A, Brzęzykiewicz znowu przysłał kwiaty Poszeprzyńskiej. Mówię ci, taki bukiet po prostu oszałamiających róż. A co mówili? O, sama bym to chciała usłyszeć. A pamiętasz tę rudą? Mówisz, tą biegowatą, z naszego roku. Podobno robi zawrotną karierę, tylko wiesz, ja nie bardzo wiem w czym. No cóż, zostałyśmy przyłapane na gorącym uczynku. Wszyscy ciągle mówią, że kobiety wciąż plotkują i wtykają nos w nie swoje sprawy. Ale cóż mamy robić, skoro kiedyś ktoś powiedział jedna pani drugiej pani? Podważać autorytety? Może i jest to jeden z naszych grzechów, ale wynikający tylko z chęci dogłębnego poznania świata. Ale czy tylko my plotkujemy? Słuchaj, i w tym starym samochodzie tego Zdzicha spotykam, rozumiesz? No przecież facet, który zawsze tak kochał dobre wozy. No nie żartuj, a sprzedał tamten? No sprzedał, wszystko w młyn wodny wpakował, bo rozumiesz, taką ideę fix sobie znalazł, żeby młynarzem na stare lata zostać, ale jezioro wysłał. Ale to nie, to nie, to nie tak, to znaczy wody wczoraj ma to. Wczoraj nie, wody nie mam, w Berlinie i wyobraź sobie, że w Berlinie się dowiedziałem, że dla Zdzicha ten błęd to w ogóle jest parawan. Parawan? No, oczywiście. A czym się zajmuje rzeczywiście? Masz mal, ma wszystko, tylko że chodziło o ukrycie pewnych rzeczy podatkowych i w ten sposób ach, się to niby się wpakował, a się nie wpakował. Tak, a widzisz? Powiedz mi. Samochód też kupił z czarem. Gdzie on żonę ma? Nie, ma z aktorką jakąś kręcię, go teraz puściła, jak został bez Forksu. Zupełnie. No tak, dobra, taka samochód taka trochę poetycki. Blondynka taka szczupka. Trochę poetycki charakter to ma, bo on kiedyś też tak mówił, że młyn chce mieć, bo szum wody lubi słuchać. Aha. No i co? Teraz to pewnie nie są plotki, tylko poważne Polaków rozmowy. A może miałoby to oznaczać, że istnieją także ciekawscy plotkarze? Może przy okazji następnego spotkania towarzyskiego porozmawiamy, poplotkujemy, panie i panowie, o tym, kto z kim, po co i dlaczego plotkuje. Owocnych obrad. Już od początku kobieta została skazana na bycie tak zwanym narzędziem szatana. Jej kontakty z wężem pod jabłonią sprawiły, że na wieki stała się naczyniem grzechu i pozbawiła ludzkość jej rajskiej przyszłości. Oddanie jednak w delikatne kobiece rączki losów ziemskiego świata też o czymś świadczy. Później kobiety płonęły na stosach jako diabelskie czarownice. I ten wizerunek tak bardzo się utrwalił, że nie szukano nawet męskiego odpowiednika słowa wiedźma. A potem, bez opamiętania, upatrywano już w nich południce, wietrznice i topielice oraz inne złowieszcze zjawy nocne. I to wszystko pewnie spowodowało, że zaczęto dostrzegać w kobietach pewne cechy demona, określając je jako femme fatale. Jej nieokreślone zdolności rzucania czaru i uroku doprowadzały mężczyzn do stanu psychicznego, graniczącego z obłędem i chęcią samounicestwienia. Czyżby jeszcze jedna odmiana demonizmu? Modliszka? Demony zatem to niezgłębiona tajemnica. Może nie trzeba jej wcale wyjaśniać, tylko zaryzykować i poddać się temu, co fascynujące. Trudno serce okłamywać, bo mądrzejsze jest niż ty. Trudno sercu się sprzeciwiać, gdy wyrywa się i drży. Jeszcze nie wiesz, kto on taki, ten twój miły, ten twój ktoś. A już miłość daje znaki, że się w życiu stało coś. Pierwszy znak,
gdy serce drgnie, ledwo drgnie, a już się wie, że to właśnie ten, tylko ten. Drugi znak to słodki lęk, trzeci znak piosenki dźwięk, co się wkrada w sen, złoty sen. I jeszcze oczy zamglone pokaż, wtedy na pewno już wiem, że kochasz. Pierwszy znak, gdy serce drgnie, ledwo drgnie, a już się wie, że to właśnie ten, tylko ten. No i proszę, nie taki diabeł straszny, jak go malują. Ale może jednak zajmijmy się czymś bezpieczniejszym. W ten piękny, elegancki wizerunek pewna dysharmonia. Czyż więc elegancja to tylko doskonała powierzchowność, czy też harmonizujący z nią styl bycia, maniery czy sposób mówienia? Niestety, nawet najbardziej wykwintne opakowanie nie jest w stanie ukryć marnej jakości tego, co kryje. Trzeba jednak przyznać, że elegancja, ta prawdziwa, jest jednym z najważniejszych atrybutów kobiecości i trzeba ją pielęgnować nawet kosztem pewnych wyrzeczeń. Znamy jednak z przeszłości kobiety, które nad wypieszczone damskie kreacje i łagodny sposób bycia przedłożyły stroje bardziej surowe i zachowanie godne najzagorzalszych wojowników. Kobiety. Panujący obecnie pogląd, że kobieta jest stworzona dla mężczyzny, pochodzi z pewnego poetyckiego opowiadania. Kto jednak sprawę przemyślał, nie pojmuje dosłownie, że Ewa stworzona została z żebra Adama. Tym samym upada główny argument w walce dyskryminującej kobiety. Dowodzi bowiem głupoty myślenia mężczyzny, który sądził, że cały wszechświat stworzony został ku jego zadowoleniu i przyjemności. Każdy powód był dobry, by uciskać kobiety. W obliczu tego żądamy zatem takiego samego wychowania osób obu płci. Dotychczasowe prawo do zajmowania się domem lub tylko wybranymi zawodami jest niesprawiedliwe i trzeba je stanowczo zmienić. Kobiety muszą mieć wpływ na to, co dzieje się w ich kraju. Przyznać im zatem należy pełne prawo wyborcze. Trzeba uczynić je wolnymi obywatelkami. Będą dalej dobrymi żonami i matkami, ale pod warunkiem, że mężczyźni nie zaniedbają wobec nich żadnych obowiązków. Co dał kobietom feminizm? Myślę, że to jest pytanie natury bardziej ogólne. Myślę, że to jest pytanie o to, czym jest prawo, a czym jest obowiązek. W momencie, kiedy kobieta dopominała się o swoje prawa, myślę, że przeżyła sporo sympatycznych chwil i radość z osiągnięcia tychże praw.
Myślę, że zupełnie inaczej dzieje się w momencie, kiedy owe prawa stanowią zwykłą codzienność, stają się zwykłą prawdą życia, stają się zwyczajnym obowiązkiem. Na pewno nie jestem osobą kompetentną, by wypowiadać się za kobiety, by odpowiedzieć jednoznacznie na to, czy są szczęśliwe z osiągnięciami feminizmu, czy też tylko w połowie. Wydaje mi się jednak, że z pewnością nie są tak szczęśliwe, jakimi wydawały się być w momencie, kiedy walczyły o swoje prawa. Myślę, że osiągnięcia feminizmu to sprawa co najmniej wątpliwa. Ważne jest, że dzięki feministkom kobiety zmieniły się. Ocknęły z odrętwienia, poweselały, zrozumiały, że nie muszą być bierne, nostalgiczne i nie muszą składać się w ofierze mężczyznom. Na tę cechę zostałyśmy skazane już w dzieciństwie. Ponoć dotąd ziemski padł nie znał jeszcze takich gadu, jak dwie panie. Madalińska z Gadalińską z miasta Młyńska. W domu, w sklepie czy na rynku językami, tak jak w młynku, mielą wciąż bez odpoczynku. Każda gada, byle długo, jedna z drugą i przez drugą. A gdy zasną, nawet we śnie rozmawiają jednocześnie. O tym, co się z wiatrem dzieje wtedy, kiedy wiatr nie wieje. Że na rynku wybuchł pożar, że się mydlasz z proczką pożaru, że aptekarz dostał pryszczy, że sędzinie nos się błyszczy, że kokoszka od sąsiadki zniosła 4 jajka w kratki. Tak już 7 lat bez przerwy, wiecznie wszystkim szarpią nerwy. 2 plotkarki, Gadalińska z Madalińską z miasta Młyńska. A później karmiono nas kolejnymi przegadanymi przykładami. Ha. Ha. A któż to ma mnie niby uczyć? I czego? Ja sama, dzięki Bogu, jeszcze wiem, co i jak się należy. Zbyszko, do biura! Hesia kurze ścierać! Myla do gam! Felicjan na spacer! O, bardzo proszę, moje sumienie dzięki Bogu jest czyste i nie boję się dnia białego. A co wy tu wszyscy robicie? Ubierać się i do domu! A niekiedy? Jakem starosta gadulski, tak wam dziś przedłożę to, co tu żadną miarą zdarzyć się nie może. Gdyby nawet innego nie miał przedsięwzięcia, jakże bym mógł wziąć człowieka takiego zazięcia, co w zdaniach swoich ze mną ustawnie jest sprzeczny. Dobrodzieje, niepokój miałbym w domu wieczny. Rząd nasz dawny ustawnie chciałby przeistaczać. Przykłady Rzymian, Greków, Anglików przytaczać. Na starość chciałby może uczyć mię tej sztuki, jakże się ona zowie, tej mądrej nauki, co to wy teraz wszyscy tak bardzo chwalicie. Logiki. Oj, żeby tak które moje dziecię umieć miało logikę, zadałbym ja jemu. Ojciec mówi najwięcej, jak było po dawnemu. No i proszę. Jest sprawiedliwość na świecie. Czy istnieją kobiety historyczne? No pewnie, że istnieją. A jak nie mają istnieć, jak my mamy wszystko od rana do wieczora na głowie? Dzieci, dom, rodzice, praca. Gdzie się nie pójdzie, zadyma. Ach, już aż się nie chce na ten temat rozmawiać. Jesteśmy historyczkami, koniec. Tak musi być. Nie da inaczej. Bogumił. 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 Zdaje mi się, że zemdlałam. Zdarzyło mi się to po raz pierwszy w życiu. No, może najwyżej drugi. Ale to nic dziwnego. Ja jestem trochę wyczerpana. Bo przecież z powodu tych wszystkich kłopotów żyję w ciągłym napięciu. Tyle się nadenerwowałam, a teraz jeszcze tobą się przejmuję. Niewiele myśląc, najęłam konie i przyjechałam. Ale widzę, że niepotrzebnie to zrobiłam, bo wam tu całkiem dobrze bez mnie. Tak miło. I spokojnie.
byłoby jeszcze milej, gdyby nie ja, podła, tę sielankę popsuła. Kobiety historyczki myślę, że istnieją. Na pewno istnieją takie kobiety. Sam osobiście znam takie panie, które można by określić mianem histeryczki, ale uważam, że takie są prawa natury. W tym szaleństwie jest metoda. Czasem potrzeba, by rozładować wewnętrzne napięcie. Pod warunkiem, że nie zastosujemy się dodatkowym centymetrem w biodrach. A gdyby tak ktoś obdarzył nas zwyczajną, ludzką słodyczą i ciepłem, nie zdarzałoby się nam wtedy napady histerii. Zwłaszcza, że potrafimy, jeżeli chcemy, odłożyć emocje na drugi plan i pozwolić na chłodne, logiczne myślenie.